Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej pomeczu Legia Warszawa Lech Poznań. Ze mną tutaj gości pan Mariusz Rumak. Panie trenerze, bardzo proszę o ocenę spotkania. Witam pana. Panie. Ja i też przepraszam. Witam bardzo serdecznie. Bardzo trudne spotkanie się. Jak ja to widać po dzisiejszej nocy prasowej zespół. I to nie jest przypadek, że jest na pierwszym miejscu. Natomiast dzisiaj zwyciężyło to, o czym mówiłem moim zawodnikom od pierwszego dnia, czyli zwyciężył zespół, zwyciężyła tak naprawdę dzisiaj, co dla kibiców nie jest zbyt radosną informacją, struktura gry defensywnej, czyli to, co powiedziałem chłopakom od samego początku, że do defensywy się wychodzi, a nad ofensywą popracujemy. I dzisiaj widzieliśmy efekty tej pracy w drugiej połowie, pomimo tego, że Legia zdobyła, sprawiła sobie kilka sytuacji, ale jestem dumny z mojego zespołu, że wytrzymał. Stworzyliśmy dwie, może trzy sytuacje. Jedną wykorzystaliśmy. Także myślę, że to spotkanie pokazało kierunek, w którym Poznań będzie szedł, tylko oczywiście dołożył do tego ofensywę. Bo w defensywie już wydaje mi się, że wyglądamy dosyć dobrze, nie bardzo dobrze, ale dosyć dobrze. Dziękuję. Zapraszam państwa do pytań. Do państwa dyspozycji mikrofony. Bardzo proszę o zgłaszanie się, przedstawianie i zadawanie pytań. Grzegorz Łasik z Radia Merkury. Panie trenerze, najpierw spytam o Enriqueza, który już coś sygnalizował bodajże w pierwszej minucie i chyba nawet 10 nie pograł. No i potem czy zdjęcie też Huberta Wąkiewicza było podyktowane tym, że już miał żółtą kartkę, a wiemy, że i tak nie zagra w następnym meczu z Polonią Warszawa. Dzisiaj ten mecz tak się nam układał, że zarówno Luis Enriquez, jak i Hubert Wąkiewicz schodzili z boiska z kontuzjami, niestety. Także te dwie zmiany były wymuszone. Luis Enriquez ma najprawdopodobniej skurczoną miednicę, bo oczywiście lekarze jeszcze stwierdzą. Hubert ma problem bodajże z mięśniem trójgłowym. Także obydwie zmiany były wymuszone, tylko zmiana tonewa i zmiana ustawienia zespołu to była decyzja po analizie sytuacji wojskowej. Proszę, panie Michał. Michał Polsport.pl. Panie trenerze, czy tym zwycięstwem myśli pan, że załatwił pan sobie przedłużenie kontraktu? Jestem daleki od tego, żeby cokolwiek sobie załatwiać. Natomiast jestem od tego, żeby pokazywać swoją pracę. No przede wszystkim zawodnicy pokazują, jak trener pracuje. A to nie jest moja zasługa. To jest cały sztab, który jest ze mną. To są zawodnicy, którzy uwierzyli, a tak naprawdę to jest decyzja zarządu. I jedno zostało jasno określone. Jeżeli awansujemy do europejskich puchar, to kontrakt będzie przedłużony. Jeżeli nie awansujemy, to nie będzie przedłużony. Ale decyzje leżą sobie dalej zostawić. Także nie jest to jak taka czarno-biała sytuacja. Natomiast nie zajmuję się. Ja już podczas krótkiej swojej pracy usłyszałem, że dwóch trenerów już jest w Lechu Nowy. Także raczej interesuje się znaczy z Polonią, a nie tym, czy zarząd podejmie taką decyzję, czy nie. Bo to nie zależy ode mnie, ja tylko staram się kontrolować rzeczy, które zależą ode mnie. Jeszcze jedno pytanie. Co pan przede wszystkim zmienił w drużynie po przejęciu jej od trenera José Baquero? Bo widać, że gra inaczej. Przede wszystkim widać to chyba w sposobie gry, to znaczy zupełnie innym nastawieniem grają piłkarze niż wcześniej. Przede wszystkim oparłem, staram się opierać grę na Poznań o zespołowość. O tym, żeby zawodnicy te indywidualności, które są, ufali sobie grali razem, bo stara Maksyma mówi o tym, że we dwóch zrobimy więcej niż każdy z nas osobno. Także będziemy te 23 osoby, które są w kadrze zespołu, razem dążyli do jednego celu. Myślę, że go zrealizujemy. A tak naprawdę, chociażby Szymon Terniak mówi tych chłopak, który dzisiaj przyszedł, moim zdaniem dobrą zmianę dał. Tak naprawdę tylko dwóch chłopców jeszcze nie grało w Ekstraklasie. To jest siła Lecha Poznań, że ma młodych zawodników, którzy potrafią też taką zmianę jak dzisiaj Szymon Terniak, ma doświadczonych, którzy potrafią wyjść, chociażby Iwan Czerwiewicz, utrzymywać pewien poziom. Pan trener Maciej Skorża, panie trenerze, proszę o ocenę spotkania. Dzień dobry państwu. Naszym celem w dzisiejszym meczu było zdominowanie drużyny. Od początku chcieliśmy zagrać agresywnie, z pressingiem, chcieliśmy jak najczęściej dostarczać piłkę w polu karne, w pole karne Lecha, odcinać ich napastników od tych groźnych pole z linii pomocy. Początek
Myślę, że był taki, jak zakładaliśmy. Co prawda nie udało nam się stworzyć jakiejś klarownej, 100% sytuacji, ale kontrolowaliśmy ten nasz, kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na wojsku. Niestety ta 25 minuta i ten błąd naszej defensywy po bardzo prostym, długim zagraniu. Nie zebraliśmy drugiej piłki pod naszą linią obrony i niestety dobre podanie w tempo za plecy naszych obrońców zakończyło się zdobyciem bramki przez Lecha. My mieliśmy też swoje okazje, ta sytuacja na czonową, chociaż nie było ich wiele, ale robiliśmy co mogliśmy. Dzisiaj Lech był bardzo trudnym rywalem. Dla nas ograniczał bardzo dobrze nasze pole manewru ofensywne. Natomiast do końca, w drugiej połowie, zmieniliśmy kurę rzeźniczaka na Janka Dola. Do końca staraliśmy się zmienić rezultat spotkania. Staraliśmy się troszkę dłużej utrzymać się przy piłce i zmieniać ciężar gry. Nie do końca nam się to udało. Trochę chaosu w naszych poczynaniach i nerwów. Zabrakło nam takiego spokoju, takiego opanowania. Tego oczekiwałem od zawodników w obliczu tego, że przegrywaliśmy. I często te nerwy niestety, ale powodowały, że nasze wybory nie były dobre. Stworzyliśmy kilka groźnych sytuacji w polu karnym Lecha, ale Lech bardzo dobrze się dzisiaj bronił i wygrywa. Na pewno Lech dzisiaj był od nas lepszy o tą jedną bramkę. Był dzisiaj zawodnik skuteczny, chociaż to my prowadziliśmy grę. My mieliśmy może więcej z gry, ale niestety, ale tracimy bardzo cenne punkty. Ta porażka stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Można powiedzieć, że wszystko rozpoczyna się od nowa. Nie mamy już praktycznie żadnej przewagi nad grupą pościgową i te trzy ostatnie mecze, które zostały, powodują, że już tutaj nie możemy się pomylić. Tylko trzy zwycięstwa mogą zakończyć ten sezon mistrzostwem dalej. To tyle, dziękuję. Bardzo proszę o pytanie. Rzeczpospolita, panie trenerze, jak gonicie wynik, przegrywacie 0-1, prowadza pan za Naczonowo Tomasza Kiełbowicza, to jak to rozumieć? To jest przyznanie się, że Naczonowo to nie jest poziom Legii? Nie, to chodziło o coś innego, po prostu nie mieliśmy wystarczająco dużo akcji skrzydlających. Wiemy, jakie są maszyny tam dla Kiełbowicza, ma świetne dośrodkowanie. Liczyłem na stałe fragmenty, które nie wychodziły nam. Liczyłem na to, że to mówię, nie na boisko, to będziemy mieli więcej atutów przy tych stałych fragmentach gry. Natomiast Nacho zrobił swoją robotę, zagrał niezły mecz, myślę, ale po prostu w pewnym momencie widać było, że trochę traci siły i tutaj postanowiłem wprowadzić Tomka na boisko. Wiem, że to może dziwna zmiana za ofensywnego zawodnika, kogoś, kto ma bardziej inklinacje defensywne, ale to nie miało na celu wzmocnienia obrony, wręcz przeciwnie. Liczyłem na to, że częściej uda nam się te piłki w pole karne grać. Drugie pytanie, dlaczego Janusz Dol wszedł na boisko dopiero po przerwie? Bo on obok Ljuboi nieźle się prezentował, na pewno lepiej od Rzeźniczaka i lepiej od Doliaka. No tak, ale plan zakładał na ten mecz taką grę bardzo agresywną, wysokim, agresywnym pressingiem w pierwszej połowie. Tam chciałem, żeby po prostu ta druga linia nasza, wiedziałem, że to Lech będzie miał przewagę w tej strefie boiska jednego zawodnika praktycznie, ale zdecydowałem się właśnie na Kubę ze względu na to, żeby Janek wszedł w drugiej połowie, żeby miał trochę więcej miejsca i swobody, że poza tym, no we wtorek mamy kolejny mecz i też muszę na to patrzeć, zawodnicy nie wszyscy prezentują się doskonale pod względem fizycznym, już końcówkę sezonu mamy i no niestety to też był argument za to, żeby Janka wpuścić z drugiej połowy. Andrzej Janusz, Polskie Radio. Z czego wynika tak fatalna dyspozycja Kuby Wawrzyniaka, jeżeli chodzi o rozgrywanie akcji? Pierwsza połowa to było dwie straty na trzy wyprowadzenia. To Kuba do tej pory był naszym bardzo silnym ogniwem. Dzisiaj trochę słabszy jego występ, ale bardzo liczę na tego piłkarza. Wiem, że on jest też zły na siebie po tym dzisiejszym meczu. Wiem, że szybko się z tego otrząśnie i będzie, bo we wtorek już go znowu potrzebujemy. Dlatego tutaj nie ma co po prostu rozpamiętywać tego, bo nie mamy na to czasu.
no, słabszy dzień po prostu. Tym można to tłumaczyć. Na treningach nie widzę jego obniżki formy, wręcz przeciwnie, jest to zawodnik jeden z lepiej prezentujących się na treningu. Dzisiaj po prostu ma ewidentnie niejasne dnia. Trenerze Kuba Drowski, Gazeta Wyborcza. Jesienią Legia potrafiła stwarzać dużo groźnych sytuacji w meczu. Wiosną stwarza ich dużo mniej. 34 gole Śląskowi, a potem w kolejnych meczach podaje 9 po 7 goli. Z czego to się bierze? Bo zmiana jest ogromna. Tak, jest to nasz spory problem na pewno. Sytuacje, jakie stwarzamy w meczach, są nieliczne. Nie udaje nam się tak często doprowadzać do klarownych sytuacji, jak jesienią. Z czego to wynika? No myślę, że po prostu gra ofensywna nasza w tej chwili nie jest tak dobrze ułożona, jak jesienią. Nie chciałem teraz za bardzo w szczegóły wchodzić, bo na takie podsumowania to myślę, że przyjdzie czas już po zakończeniu sezonu. Natomiast na pewno to jest element, z którego nie jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o kreowanie gry do przodu. O ile ta gra w defensywie jest w miarę stabilna, chociaż dzisiaj niestety przegrywamy, znaczy straciliśmy bramkę, to jednak jeżeli chodzi o grę do przodu, o grę ofensywną, mamy tutaj pewne problemy. Także może jednak. To szczegóły, bo ja może jednak posłucham. Panie trenerze, powiedział pan, że wprowadził pan Tomasza Hilbowicza po to, żeby jakby wzmocnić te akcje skrzydlające. Tylko ja mam wrażenie, że w tym meczu tam był problem z tym, co było w polu karnym. Liboja biega poza polem karnym. W drugiej połowie tym najczęściej będącym w polu karnym piłkarzem był Janusz Gol. Do niego piłki nie dawały żadnego rezultatu. Michał Kucharczyk również sobie z tym nie radził. Może właśnie w polu karnym jest problem. Czyli pewnie jak pan redaktor to zauważył, my ten mecz zaczęliśmy i bardzo długie okresy gry były takie, że graliśmy z centralnym napastnikiem. Michał Kucharczyk był od początku meczu jako centralny napastnik ustawiony. Daniel Liboja grał pod nim, można powiedzieć, i ten pierwszy fragment meczu Michał tam grał, później również w drugiej połowie na członowo pełnił tą rolę. Natomiast te piłki nie dochodziły w pole karne. Oczywiście, że to nie jest do końca problem tego, że tam nie ma zawodnika, bo jesienią też graliśmy w ten sposób i w odpowiednim momencie czy ktoś ze skrzydła, czy środkowy pomocnik potrafił tam się znaleźć i bramkę zdobył. Natomiast teraz mamy problem z tym, żeby tą piłkę płynnie rozegrać po obwodzie, płynnie zmienić ciężar gry i spróbować zagrać piłkę albo za linię obrony, albo właśnie w pole karne. No i ukrywam, że mam tutaj dużo do myślenia, bo oczywiście, że tak jak wszyscy, co trzymają kciuki za Legię, widzę, że to jest nasz duży niedostatek, że tutaj jest to kluczowa sprawa do poprawienia. Jeżeli tego nie poprawimy, możemy mieć kolosalne problemy do końca sezonu. Natomiast jeszcze jedno pytanie przed tym meczem na konferencji przedmeczowej. Pan wspomniał o tym, że Legia jest krytykowana, bo traci punkty, a przecież jest na pierwszym miejscu w tabeli, teraz może zdobyć Puchar Polski. Po tym meczu, jakby pan miał ocenić, to jest pan zadowolony z tego, jak Legia gra w ostatnich tygodniach? No, pan trudno być zadowolony po przegranym meczu. Ja uważam, że Legia dzisiaj nie zagrała złego meczu. Ja uważam, że to był jeden z lepszych meczów Legii w tej rundzie. Natomiast no, Legia jest bardzo dobrą drużyną. Dzisiaj grali bardzo konsekwentnie, z ogromną dyscypliną taktyczną i to na nas dzisiaj wystarczyło niestety. Natomiast no, na pewno nie jestem zadowolony. I to też proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie mam pretensji o to, że Państwo krytykujecie nas, bo my tak gramy, jak gramy. To nie chodzi o to, tylko po prostu myślę, że każda drużyna, bez względu na to, czy to będzie Legia, czy to będzie Śląsk Wrocław, czy to będzie Ruch Chorzów, jeżeli znajdzie się na pozycji lidera, to uważam, że takiej drużynie należy się szacunek i gratulacje, a nie słowa krytyki, bo pierwsze miejsce w tabeli zawsze oznacza, że na dany moment jest to najlepsza drużyna w kraju, w lidze. I uważam, że tak bez względu na to, kto jest na tym pierwszym miejscu, uważam, że takiej drużynie należy się szacunek. To jest moje zdanie.
Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.